Nasze plany wskazują, że właśnie... Nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj jest nasz dom! Tutaj protestujemy! Frania, szybko! Nie, nasz ogród! Powoli znika coś tutaj, powoli znikają te domy tutaj stąd! O nie! Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Nie wyjdziecie już stąd, za to, że podglądaliście mnie! Siemanko! Lucky z tej strony! Ale super, się cieszę, że was widzę! Jak tam? O! Zobaczcie, co się z tyłu dzieje! Widzicie to, co się tam z tyłu dzieje? To właśnie pan budowlaniec! Proszę pana, panie budowlancu, jak tam sytuacja tutaj wygląda z budowaniem naszego super mega banku? No właśnie, już kończymy prace remontowe, ostatecznie stawiamy ostatnie drzwi w tym momencie, proszę. Wow, gotowe wszystko! Czyli oficjalne otwarcie już wyszło! Słuchajcie, zobaczcie! Wybudowaliśmy własny bank na serwerze i ja teraz będę wypłacał ludziom pieniążki z banku, bo czasami mi klikacie tyle łapeczek w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, że to też wasza zasługa, dlatego pomóżcie mi zbierać więcej pieniążków, żeby do banku uzupełnić i klikicie teraz łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, to pan już tutaj skończył, czy już mogę jechać do domu? Wie pan co, teraz chciałem panu jeszcze powiedzieć, bo strasznie dużo roboty mamy tu na osiedlu obok, nie opodal, to tam troszeczkę 2 kilometry stąd i właśnie muszę już zawijać moim buldożerem i idę właśnie niszczyć tam takie działeczki, wiesz? No dobrze, to idzie pan tam porobić, ja właśnie jadę do siebie do domu, dobra, wsiadam w swoje auto, otwieramy drzwi, ty, a w sumie może pojedziemy za tym panem, gdzie on w ogóle buduje? Na jakimś osiedlu niby domy nowe budują? O, to zobaczymy. Zobaczymy moich nowych sąsiadów. Zobaczymy. Ej, czekajcie, bo on tutaj się chyba... Co on tutaj robi? Czekajcie, bo wykręca. Nie umie coś prowadzić tą furgonetką. No w ogóle ma uprawnienia do tego? Okej, dobra. Troszeczkę poniszczyłem tych drzewek, ale chyba się prezydent nie obrazi, tak mi się wydaje. Możemy jechać dalej. Dobra, jedziemy za nim, by dowiedzieć się, w którym kierunku on buduje to osiedle. No, jestem bardzo ciekawy. Dobra, patrzcie, nawet go mogę wyprzedzić. O, dzień dobry, panie Laki. Dzień dobry. I zakręciłem tutaj pięknie. O, hej Franiu, moja dziewczyno. Hej Laki, no i co tam u ciebie? Jak tam, otworzyłeś już ten bank? Bank jest już wybudowany, gotowy do normalnej realizacji, ale zobacz, tutaj ten pan ogólnie jeździ... Co ten pan tutaj robi? Słuchaj, niby nowe osiedle się gdzieś obok u nas wybudowało, będziemy mieć nowych sąsiadów. To? Naprawdę? Ale widziałeś, on tutaj już te drzewo nam skosił. Serio? Drzewo? A ty tego przebrania pająkowego nie zmieniłaś, Franiu! Podoba mi się, patrz na maluszek! No. I szybciej mi się jakoś chodzi, w ogóle mogę się wspinać na dom nawet, patrz! Ty, czekaj chwilę, ja widzę, że on dużemu dom niszczy. Panie, co pan robi? Chwila. Okay. Czy pan tutaj... Proszę się przesunąć, ja tutaj zaraz pana staranuję, bo my tutaj robimy nowe osiedle, przepraszam bardzo. Ale nie tutaj, nie na domach, które są już wybudowane, chyba coś się panu pomieszało. Cześć, skoro są domy, to są nowe domy wybudowane, uważaj. Skoro to są nowe domy wybudowane, to czemu je niszczyć? Jak? No przecież nasze plany wskazują, że właśnie... Nie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj jest nasz dom! Protestujemy! Frania, szybko! Protestujemy! Nie chcemy żadnych remontów! Nasze drzewo, przecież jak była mała, to one na je posadzili! Proszę zawrócić z tą furgonetką, my sobie nie życzymy, żeby nasz dom pan remontował! No dobrze, to ja tu jeszcze przyjadę potem, jak was nie będzie w domu i właśnie staranuję tutaj wasz dom, a tymczasem idę taranować inne. Patrz, cały żywopłot poszedł, nie ma żadnego żywopłotu, te drzewo, które w dzieciństwie sadziliśmy razem, też tego nie ma. Ty myślisz, że on w ogóle ma pozwolenie od burmistrza na takie coś? Przecież on nie powinien ścinać drzew oraz niszczyć ludziom żywopłoty. Tu jest coś nie tak, Franiu. Wiesz co, musimy za niedługo pójść do burmistrza i się spytać go, czy on aby na pewno ma pozwolenie na to. Tak, koniecznie musimy się zapytać, bo nie chce mi się wierzyć, żeby można było niszczyć domy i potem, żeby tam stawiać jakieś inne nowe, to przecież tam ludzie mieszkają. A gdzie duży teraz będzie mieszkać? No właśnie,
Właśnie nie wiem, ale słuchajcie, mam do was takie pytanie, widzowie. Jak myślicie, co się stało? Czy on ma pozwolenie, czy nie? A, jeszcze napiszcie w komentarzu Lucky Team i wtedy się dowiemy, kto jest z naszej super mega drużyny Lucky Team. Dobra, Franiu, chodź zobaczymy, bo te osiedle chyba już... Powoli znika coś tutaj, powoli znikają te domy tutaj stąd. Czekaj, ja muszę zadzwonić, idę do domu, muszę zadzwonić szybko do burmistrza. Przecież tak być nie może. Chwila, wykręcę tutaj numer, gdzie jest mój telefon, gdzie zostawiłem ten telefon? Gdzieś on tutaj musi być. Ja cię kręcę. Dobra, tutaj. Halo, burmistrzu, proszę tutaj przyjechać, muszę się z panem spotkać natychmiastowo. Już teraz, muszę się z panem spotkać. Dobrze, to proszę przyjechać do mojego gabinetu. Dobrze, za niedługo będę. Dziękuję, zaraz jedziemy. Ty... Patrz, co to jest? Jakiś ten tutaj powstał nowy. Zaraz jedziemy do burmistrza, już umówiłem nasze spotkanie z burmistrzem. Ty, no nie wierzę. Coś, jakiś dirtowy dom. No nie wierzę, patrz, dużego domu nie ma. Ciekawe, gdzie duży teraz będzie mieszkać. Co to powstało? Zobacz, to powstaje całe takie osiedle tych najdłuższych domów. To są chyba jakieś najdłuższe domy. Widziałaś kiedyś takie długie domy? No nie, jakbyś podobno mówił, że duży idzie, patrz. Podobno jakbyś tam szedł na koniec tamtego domu, to nawet nie dojdziesz, bo nie ma końca. Siemanko. Ty, wiesz, duży, co ty taki smutny jesteś, ziomeczku? Ty zawsze tak się ze mną widałeś. Siemaneczko, mordeczko, a ty się teraz tak jakoś smucisz. Co się stało? No bo właśnie uwierz w to, że tu stał mój dom, a teraz już go nie ma. No i co mam teraz zrobić? Mogę się wprowadzić do was, bo jakiś buldożer przejechał mi po moim domu, no i popatrz, całe osiedle zniszczył. Słuchaj, ja cię rozumiem, protestowałem przeciwko niemu, żeby on zawrócił, jednak mój dom też chciał stanować, ale jednak mu nie dałem. Twój też chciałem uratować, ale nic do niego nie docierało. Ale możesz zamieszkać u nas. Widzowie, przynocujemy dużego ogólnie u nas, chodź, zrobimy ci tutaj miejsce zamieszkania, u góry możesz sobie tam spać. Dobra. Bardzo dziękuję. Dobra, to ty załatwiaj sobie swoje sprawy, ja idę właśnie tutaj rozpakować się. Ja lecę szybko do burmistrza. Muszę się szybko dowiedzieć, czy to jest aby na pewno wszystko zgodne z naszym prawem na serwerze. My na serwerze mamy swoje zasady, których nie można przekraczać. Są takie wartości moralne, które każdy posiada z nas tutaj osadników. Jeśli ktoś nie przestrzega danych zasad, to znaczy, że nie powinien tutaj budować w ogóle żadnych domów na naszym serwerze. Byłem umówiony na spotkanie. No, zapraszam. W jakiej sprawie to spotkanie? Pan wsiądzie może do auta, ja panu wytłumaczę, bo od razu po blisko pojedziemy. Pan słyszał ogólnie, że tutaj bank buduje, właśnie w tej okolicy. Tak, ja widziałem ten bank. Muszę panu powiedzieć, że chyba wszystkie spółki kapitałowe, czyli taki budżet naszego miasta, dam do pana banku. No dobrze, zapraszam ogólnie do stworzenia konta w moim banku, bo naprawdę będzie warto, odsetki super będą, ale nie w tym rzecz. Panie sołtysie, proszę mi tutaj mnie wysłuchać uważnie. Teraz... Słucham pana. Było takie coś, że buldożer, normalnie ktoś prowadził buldożera i wytworzył jakieś duże domy obok mojego domu. I zobaczy pan, te osiedla tutaj, one zostały wburzone, normalnie domy, dom dużego mojego kolegi, dom ogólnie wszystkich i zostały postawione jakieś takie dziwne domy. Pan zobaczy tutaj, wysiądźmy może z auta. O, ja cię kręcę, przecież ja tutaj byłem na tym osiedlu, przecież na tym osiedlu mieszka moja ciocia. Ja nic nie podpisywałem, już wysiadam z tego samochodu, mogę nawet panu pokazać tutaj dokumenty wszystkie, że nic nie podpisywałem, nie mam pojęcia skąd to tutaj się wzięło. Ojej, proszę wyłaź z tego swojego osiedla, nie ma wejścia tutaj tylko mieszkają villagerowie. Dobrze, spokojnie, ja jestem tylko Lucky, chciałem zobaczyć, Panie sołtysie, pan wysiada z tego domu, z tego auta, bo tutaj jest sprawa. Czy w ogóle macie pozwolenie na takie urządzanie tutaj nowych osiedli na naszym serwerze? Mamy bardzo, bardzo, bardzo ważne właśnie. Ostatnio było takie zebranie, na którym właśnie powiedzieli, że możemy zniszczyć całe osiedle. Tak, i nawet to twój chyba. Dom. To chyba sobie sami to zebranie przeprowadziliście. Ja takiego czegoś z sołtysem nie podpisywaliśmy. Lucky! Tak? Lucky, chodź, mam pomysł, wiesz co zrobimy? Patrz, ja mam miksturkę niewidzialności i możemy teraz zrobić w taki sposób, że ten, że się tam wkradniemy i zobaczymy, ja wiem, że jestem też czerwony. Ten deszcz czerwony widziałem ogólnie. Ty, to jest dobry pomysł, ale czekaj, chodź, spotkałem tutaj za furgonetką, tutaj.
Dobra, żeby nas nie widzieli. Dobra, to rzucam. Uwaga! O, nie widzę cię. Ja tutaj jestem, patrz. Dobra, a jestem tutaj, zobacz, stadzonkę kładę, widzisz tu? O, widzę. Dobra, to chodźmy po cichutku teraz. Czekaj, chodź, podsłuchamy może rozmowę ich, co oni tutaj mówią. O, dowiedziemy do pierwszej... O, zobacz, tutaj Nubek jest, ty. Zamieszkał... Widzę. To jest tylko dla villagerów. Ty właśnie, widzę. Ale fajnie tu jest na tym nowym osiedlu, ale prawie zniszczyliśmy dom Lakiego. Ale na szczęście się nic nie stało. Oki doki. Jakieś dziwne tutaj... Co to te ci villagery mówią? No właśnie, ci villagerzy... Ej, on chyba nas widzi, coś nas zauważa. Ej, rozmawiamy z nim albo... Ktoś zamyka moje drzwi! Ej! Patrz, zamykamy, otwieramy i zamykamy mu drzwi. No truluje go cały czas. No co jest? Mamo, chodź tu na chwilę, no. Dobra, ale ciekawe, czy oni mają pozwolenie na to. Ciekawe, czy oni mają pozwolenie. Jestem bardzo ciekawy. Ochroniarze, no coś się dziwnego tu dzieje. Ej, wychodzimy szybko, bo już się zrobiłem widziany. Ochroniarze, zobacz. Brać go siadaj. Szybko, chodźcie. Siadaj. Zrobiłem się widzialny. Wow. Okej, dobra. Co wy tu robicie? Pan w ogóle, jak to wygląda, czy ty to widzisz? Ja w ogóle wyglądam tak, jakby nikt nie prowadził tego samochodu, widzisz? No, teraz niektóre auta potrafią coś takiego, że ustawia się w GPS-ie, gdzie mają jechać i one same prowadzą. Taki autopilot tak zwany. No, teraz właśnie autopilot. Tutaj widzę, kierownica sama się kręci. Lucky, czy ty to widzisz? Czy... Kolejne jakieś długie domy. Ty się ogólnie... widziałeś tą sprawę, no to jest podejrzana sprawa, że coś takiego jest, a oni nie mają pozwolenia w ogóle na to. Ja nic nie podpisywałem, kompletnie nic, widzisz zresztą. Oni nie mają na to pozwolenia, to jest nielegalnie zrobione. Wiesz co, ja spróbuję ogólnie obsłużyć tą maszynę i czekaj, ty wsiadaj do drugiej i spróbujemy to bedrockowe. Tak, ten ciemny spróbujmy. Ty, no nie da rady. I nic? No nic nie da rady w ogóle tego poruszyć nawet. Ani ruszyć, a może mamy, nie wiem, może te koparki są jakieś sobie. No ale patrz, drzewo tutaj na spokojnie, całego już nie ma, widzisz, no. Aha. Jeszcze raz spróbuję tego. Kuk. Dobra, ty, ogólnie coś tu jest, chodź, zobaczymy, co tam jest w środku. Tam ktoś jest. Aha, widzę. Oj, coś na kamerach widziałem, zauważyłem coś na kamerach. Chowaj się. Ty, jakiego ma tam, te... Chodź tutaj podejść, blisko ściany podejść, żeby nas nie zauważył. Wyszedł. Dobra. Nie patrz się. Mam was tu. Nie patrz się na niego. O nie. Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Nie wyjdziecie już stąd, za to, że podglądaliście mnie. Co wy tu robiliście? O nie, co teraz? O nie. Teraz nic zrobimy. Tego nie wykopiemy, spróbuj to wykopać, czy umiesz. Dam ci kilo. Patrzcie tutaj, z drugiej strony! No nie! Czemu ogólnie tak zrobiłeś? Przecież to jest bedrock, my nie przekopiemy tego. Ej, widzowie, macie jakiś patent, żeby nam pomóc? Napiszcie w komentarzach, jak ogólnie zniszczyć bedrock, bo my nie znamy takiego, w ogóle takiej mocy. Jest jakiś kilo w specjalnym sołtysie? Ej, chyba zobaczyłem w komentarzach pierwszy komentarz i napisali, że możemy się podkopać pod ziemią, patrz, bo nie ma tego. Tak, co ty dajesz? Serio będziemy ziemię się podkopywali? To chodź, bo ogólnie zobacz, musimy się przekopać i rozwiązać te zagadki tych domów długich. Co tam w ogóle jest? Jakie tam są kamery, lasery? Dobra, kopmy się. O, ja już tutaj się kopię. Patrz, już jestem tu przy koparce prawie. Wyszliśmy. Idealny pomysł, ogólnie idealne zagranie. Co ty się super się cieszy, naprawdę. Niezmiernie się cieszy, że nam się udało wyjść stąd. A tutaj ogólnie co ten emeraldowy? Gdzie jest? Gdzie ten emeraldowy? Ty, widzę tam kogoś, tam skacze normalnie. Ty! Cię wydaje, że to jest emeraldowo-diamentowy i tam był pro! Słyszysz, jakieś tam imprezkę? Słyszysz, jakieś tam ogólnie muzyka stąd dochodzi jakaś? Tak, słyszę! Wchodzimy tam! Dobra, ej! Co to się dzieje? Patrzcie, ziomale, przyszli nowi goście! O, siemanko, Lucky! Siema, bro, jacy ziomale, z kim ty tutaj jesteś? Z kim ty przyszedłeś? Dzień dobry. A, tutaj jeden mój kolega jeszcze jest tam na końcu, ale wiesz co, dzień dobry panie burmistrzu, wiesz co, właśnie wprowadziliśmy się do nowego mieszkania, nowego, na nowy kwadrat i popatrz, jakie mamy tu superanckie rzeczy. Auta, ty normalnie, wow. W środku jakie drewnianko, chciałbym zawsze mieć w auto takie drewnianko i macie nawet pneumatyczne zawieszenie, że tak podskakuje wam auto. Ja cię kręcę. Rytm muzyki. A niech mi pan powie, może pan będzie wiedzieć, gdzie te domy się kończą, bo one są takie długie.
No one właśnie się nie kończą. Jak tam pójdziemy, to jeszcze daleko i jeszcze daleko będą prowadziły. Ale wiecie co? W ogóle po co przyszliście tu do mnie? No dowiedzieć się, bo ponieważ nie ma takiego czegoś jak pozwolenie na te domy, więc się zastanawiamy, skąd je może mieć. Aha, to jedyną osobą, która wie wszystko o tych domach, jest właśnie Bóg. Który ma dom w powietrzu. Nie wiem jeszcze, gdzie on jest. Serio? Ja cię kręcę. Ej, to pójdźmy może teraz do Boga, co wy na to? Chodźcie ogólnie. Ja ogólnie mam, patrzcie, fajny mam wózek sklepowy. Dawaj pociąg zrobimy. Ale jedziemy. Ale super w ogóle zabawa. Gdzie jest ogólnie jedzie ten... Jedzie pociąg z Minecrafta? Gdzie jest ten dom Boga? Słyszałeś może? Chyba słyszałam, mi się wydaje, że musimy tędy jechać i Pro mi powiedział na ucho, że możemy skorzystać z jego prywatnych samolotów. O ja, ale super, niezmiernie się cieszę. O, tutaj są. Dobra, to ja stąd przeskakuję, pyk i... Lecimy prosto do Boga, na samolot. Ty, widzę tam jakiś dom unoszący się, widzisz to? Tak, lecimy tam, dawaj. Musimy tam się czym prędzej znaleźć i się dowiemy, o co chodzi z tymi domami. Ty, może teraz się dowiemy, czy oni mają naprawdę to pozwolenie, czy po prostu to jest jakaś jedna wielka wkrętka. No właśnie. Ej, uwaga, tutaj jest lądowanie. Wyląduję, czy nie? Wow. Wylądujesz, pewno, że wylądujesz. Wow, patrz! Ja tak samo prawie, ale samolot spadł na dół. Ja jednym kołem, dobra, to będziemy wracać jednym. Witam Państwa. Co tu się co dzieje? Tu porabiacie? Wiszący dom, najdłuższy dom. Co Pan tutaj robi? Czemu Pan taki dom wybudował? I słyszałem, że no Pan też na dole też domy wybudował. No właśnie, nie wiedziałem, że tyle ludziom zniszczy. Tym ludziom zniszczy właśnie dom. Słyszycie? Tak wieje mocno, że aż coś tak trzeszczy. Trzeszczy, faktycznie. Wiecie co? Jak chcecie, mogę Wam pomóc. W uratowaniu naszego miasta. Dobra, no dobra, to zrób to. Umówimy się z Panem, że Pan jakąś siłą przesunie te wszystkie domy, żeby były gdzieś obok, tam gdzie jeszcze nie ma miejsca wybudowanego. Chodź, Laki, zobacz tutaj, ile Pan Bóg zapewne myśli tam, że jak to przesunąć. Ale patrz tutaj, jakie to jest długie, ile tu jest jabłek. Tak, ja już wymyśliłem. O, już nie trzeszczy, ale fajnie. No, teraz przestało wiać na dworze. To ja ogólnie chciałbym się spytać, jak to właśnie pozbyć się tych domów. Tam no kolejne właśnie, są powietrzne. Mogę Wam pomóc w tym, tylko musicie ze mną właśnie lecieć tam, w moim trójzębem, to wszystko załatwimy. Tam Nintendo widzę. No dobra, to lećmy. Naprawdę? Dobra, to lecimy już za Panem. Czym prędzej, Laki. Może duży w końcu będziemy mieć dom znowu z powrotem. No fajnie, gdyby można było wpisać taką komendę jak Undo. Wsiadaj samolotem. I zobaczmy, patrz, on już tam leci. I zobacz, może w powietrzu będziesz widzieć, jak on to tam zmienia. Widzę tutaj te domy. Zmieniamy całe miasto, tak jak było wcześniej. Widzę te domy ogólnie, tutaj te najdłuższe. Ej, już znikają. Ej, one... Naprawdę. Oho, pozbywamy się ich. Ja też widzę, że one znikają, wszystkie tutaj znikają. Patrz, Laki, tylko patrz, ile tutaj jest villagerów. No gdzie oni się teraz podzieją, ci wszyscy mieszkańcy? Co? Wow, Laki, wszystko w porządku, bo ty się tak zatrzęsło, domy chyba, są. Chyba powróciło wszystko do normalności, weź zobacz. Widzę, chyba nie do normalności, bo na tamtym drzewie jest drążek dużego, widzisz? O ja, tak daleko, no. Papuga. Ty, jeszcze tam. Te domy ogólnie chyba się przyniosły, zobacz, tam w powietrzu są jakieś jeszcze wiszą, widzisz? Tak, widzę. Ja cię kręcę, co tu się w ogóle stało, nie wierzę. Ale dziękujemy ci bardzo, że nam powróciłeś wszystko do normalnego trybu. Ja proszę cię kręcę. Bardzo. I duży ma swój własny dom. Nie no, to jest super, burmistrzu, ale super, że to wszystko się powróciło do normalności i nie musimy się martwić o nic więcej. No ale najdłuższe domy, dirtowy, emeraldowy, bedrockowy, to jest coś niesamowitego. No, tam nie ma końca. Ej, właśnie mój dom powrócił do normy. Dzięki, Laki, jak ty to zrobiłeś? No słuchaj, ogólnie no, ciężka misja, ale czego się nie robi dla przyjaciół? Jest, ale super, niech cię... Uściskasz? Tak. Dobrze, to w takim razie ja idę dalej wykonywać swoje obowiązki. Laki,
Będę u ciebie w banku chciał założyć konto. Pa, pa, do zobaczenia, sołtysku. Cześć, o, żywopłot musisz sobie zrobić. Właśnie ja tutaj teraz trochę ponaprawiam. Widzowie, jak ogólnie wam się podobało? Jeśli nie zginęliście jeszcze łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem i nie dołączyliście do Lucky Team? Co? Serio? Ja już to dawno bym zrobił. No. I jeszcze kliknijcie link w opisie. Na dole filmu jest link do Facebooka i tam... Właśnie jest mój Facebook, tam kliknijcie lubię to i dołączcie do super mega grupy. A my teraz tutaj powolutku sobie naprawimy odnośnie na żywopłot. A panowie, co tutaj? Słyszałem, że właśnie wam osiedle się zniszczyło, no ale to znaczy, że u mnie w domu wszyscy się przynosicie? Ja nie mam tyle miejsc dla was wszystkich. No właśnie, chyba wszyscy się nie zmieścimy. Naprawdę byśmy chcieli wam... Patrz, ile masz ich w ogrodzie, mamy ich w ogrodzie, Laki. Nie wierzę. Co tam za zbiegowisko jest? Co oni? Ty, oni wszyscy ogólnie z tego. Ty, a to... To ja może się wprowadzę do domu Lakiego, okej. Ale czemu się mnie nawet nie spytasz? Przecież to jest mój dom, a ty ogólnie sobie przychodzisz? Telewizor mi zabrali jeszcze, ty. Nie było tu telewizor. Laki, oni nam wszystkie rzeczy zabierałam z domu. Proszę panów. Panie villagerze, panie villagerko, dziecko villager, proszę o opuszczenie moich tutaj skromnych progów, mojej skromnej powierzchni, bo my chcemy troszeczkę prywatności, proszę państwa. No właśnie. No dobrze, dobrze, ale jak wybudują nam nowe osiedle, to na pewno się wyprowadzimy stąd. Dobra, ziomeczki, chodźcie za mną. No nie, Laki, wszędzie nawet w basenie się kąpią, wszędzie. No. Posłuchaj. Ja już tutaj posadziłam na żywopłot, musimy poczekać, aż urośnie. No dobra, to super. Aha, widzę. O, już coś rośnie. Dobra, to oglądacie kolejny nowy film i codziennie są filmy na moim kanale i pa, pa. Pa, pa. Pa.